Piękne pytanko. Jacy są mężczyźni? Co ty byś powiedziała z własnej perspektywy? Że są niedowartościowani. Dużo jest ich niedowartościowanych? Bardzo, tak. I myślę, że wynoszą to z dzieciństwa, z domu, że mają nieprzepracowane jakieś własne problemy, nad którymi powinni pracować, bo wcale nie jest tak, że my kobiety oczekujemy od nich, żeby to byli silni mężczyźni wbrew pozorom i że zawsze mają mieć odpowiedź na każde pytanie. My chcemy im pomagać w tym życiu. Nie sterować nimi, bo inteligentna kobieta nie chce mieć w domu chomika, tylko mężczyznę, ale chce być jego przyjaciółką. Na tym powinno polegać życie, że ludzie się wspierają, że idą w jednym kierunku razem. Więc no, to jest duży problem, że faceci są niedowartościowani i szukają tej wartości poprzez różne inne sytuacje, nazwijmy to w ten sposób. Czy są to kobiety, czy jest to hazard, czy jest to alkohol, czy są to narkotyki. Uciekają po prostu w coś, zamiast stawić temu czoła. Większość z nich, bardzo dużo z nich ucieka, to co powiedziałeś, w używki różnego rodzaju. A jakiś plus mężczyzn? Oprócz tego minusu jest jakiś plus, który dostrzegłaś? No jasne, no bez was my nie istniejemy. To tak się zazębia, że wy nas denerwujecie, drażnicie, wkurzacie, ale to jest też fajne, że wiesz, wracasz do domu i wiesz, że tam ktoś na ciebie czeka. I nawet jak wracacie po jakimś melanżu z kolegami, nie ma was dwa dni, to jest też fajne, że czekamy, aż wrócisz i że jest ta druga osoba. Czyli to też ma urok? Oczywiście, że tak, wiesz. No, jeżeli są zdrowe związki, tak, to wręcz jest to wskazane, żeby ludzie spędzali ten czas osobno czasami, bo nie powinniśmy zabijać w sobie chęci do wyjścia z drugą osobą, tylko dlatego, że my mamy z tym problem, bo to my mamy z tym problem. No tak. Nie powinniśmy oceniać drugiego człowieka przez pryzmat naszych błędów, czyli niedowartościowe. No i jeżeli ktoś z kimś chce coś tworzyć, to powinien mu ufać, więc tym bardziej nie widzę problemu w tym, żeby facet wyszedł z kolegami na piwo albo pojechał gdzieś z nimi na weekend. Bo ja chcę, żeby mój facet był inteligentny, miał swoje pasje, swoich znajomych i też miał chwilę, żeby przeżyć je w taki sposób, w jaki on chce. Zawsze możemy powiedzieć, że jesteś wolną kobietą, nie masz mężczyzny. I gdzie możemy cię odnaleźć? To nie jest ogłoszenie matrymonialne. Ja wiem, ale gdzie możemy... Darek! Dobra, okej. Dobra, w takim razie ja dziękuję za fantastyczną wypowiedź. Pozdrawiamy z pięknego Nowogrodu. Hejka.